Jak pan ocenia wynik tych wyborów? Bardzo słaba frekwencja, co bardzo martwi. Platforma jednak. Mówię tutaj o frekwencji, a nie należy do mnie ocena polityczna tych wydarzeń. Będziemy mieli chyba 3 europosłów, ale raczej związani z Olsztynem niż z Suwalszczyzną. To prawda, ale to źle zdarzyło się, że akurat nie mieliśmy tutaj kogoś takiego z własnego środowiska, z Suwałk. Natomiast europarlament nie jest do tego, żeby reprezentować konkretne miasto, znaczy europarlamentarzysta. A pan był, głosował, ma pan czyste sumienie? Tak, ja byłem właśnie i namawiałem jeszcze innych parę osób. Z małym skutkiem zresztą. A mogę wiedzieć na kogo? No to akurat to moja tajemnica. Ale wolałbym, żeby to zostało jako moja decyzja. Szczerze mówiąc, nie wziąłem udziału, bo byłem wczoraj w trasie cały dzień. A jak się czuję, ciężko powiedzieć, bo nie znam wyników. No wstępne znamy. Platforma wygrała przed PiS-em i SLD, czyli co? Moim zdaniem dobrze. Taki europoseł będzie mógł coś dla nas zrobić, dla tego regionu? Szczerze wątpię. Dzień dobry, Andrzej Łukowski, Radio 5. Nie, jestem się. Naprawdę. Jak samopoczucie po eurowyborach? Dobrze. Głosował pan tak szczerze? Tak. Szczerze. Szczerze tak. Co, zadowolony z tych takich wstępnych wyników? Platforma przed PiS-em i SLD i PSL-em. No ja wiem. Z rana oglądałem wiadomości. No i? No nie mogę być zadowolony, bo to w sumie nie wiadomo, na kogo głosować. Dzień dobry panu. Dobry. Andrzej Łukowski, Radio 5. Ja chcę zapytać, jak samopoczucie po wczorajszych wyborach? Bardzo dobrze. Tak jak było potrzeba, tak zrobiono było. Wszystko było eleganckie. Proszę pana, poszło i dobrze. No i bardzo zadowolony jestem. Ale wie pan, ta frekwencja ponad 20%, taka sobie. No wie pan, dużo nie poszło, bo nie wiedziano, na kogo głosować faktycznie. A pan miał łatwy wybór? A ja głosowałem na Platformę Obywatelską. To najlepsza, jedyna jest partia. Nie do końca. Dlaczego? Bo nie jest ta opcja, którą sobie wymarzyłem. A ta frekwencja, tak mówi się, nieco ponad 20%. Co się dzieje? To wszystko wynika z tego, że ludzie nie są zainteresowani tymi twarzami, które się pojawiły na plakatach, mówiąc krótko. I są zniesmaczeni tą polityką, którą uprawia się już od dłuższego czasu, czyli tak jak się mówiło o 20 latach niepodległości, to znaczy wolności, tak dzisiaj tej wolności nie mamy w ogóle. Ale to co, nowych twarzy nie widać? Nie. To znaczy nie znam jeszcze wyników, bo miałam takie przedsięwzięcie, że po prostu nie oglądałam, jakie są wyniki. No to ja także podpowiadam, Platforma przed PiS-em, przed SLD i PSL-em. To nie jestem zadowolona, ja nie jestem za Platformą. A pani na kogo głosowała? Na PiS. Na PiS. Także dziękuję bardzo. Dzień dobry, Andrzej Łukowski, Radio 5. Z wyników wyborów jest pan zadowolony? Jak najbardziej. Pan głosował? Nie miałem czasu niestety.